Cześć kochani, ja właśnie ruszam po moją kolejną karpiową przygodę. Kolejne 48 godzin spędzę z moim przyjacielem Tomkiem Mulką na jego łowisku Edwards Lake. Mam nadzieję, że uda mi się coś złowić, a wy to wszystko zobaczycie na filmie. Ja do przejechania mam jeszcze jakieś 220 km. No za 2,5 godziny powinienem się z Tomkiem już widzieć. Do zobaczenia dalej. Cześć. Kochani, jak widzicie, właśnie dotarłem na łowisko osowia. Czekam na Tomasza i bierzemy się do pracy. Co prawda nie mamy dużo czasu, mamy tylko 40 godzin, ale jestem dobrej myśli. W nocy trochę popadało, jest pochmurnie, więc mam nadzieję, że karpie będą chciały z nami współpracować. Panowie, jestem na łowisku, może godzinę. Mam pierwszą rybę, złowiłem. Tomek pojechał do pracy, wróci wieczorem. Mam nadzieję, że coś jeszcze dołowię, a teraz wam pokażę tego czarnuszka. Chodź, nie skacz. To jest moja pierwsza ryba z łowiska Edwards Lake. Mam nadzieję, że nie ostatnia. I do wody. Kochani, z racji tego, że pada i to tak dość mocno, miałem kolejne branie, trzecie, bo już jedną rybę niestety straciłem, pewnie branie zobaczycie, ale tym razem złapałem niedużą, ale naprawdę przepięknie ułuszczoną rybę, takiego fajnego lampasika. Teraz się postaram wam go pokazać. Nie jest duży, ale jest kolejny. Jak urośnie, będzie kawał pięknej bestii. Rybka z charakterem, walczyła zacnie. No to wrócimy jej wolność.
i do wody. Piękny, następny lampas. Ryby to są naprawdę śliczne. Panowie, ja nie wiem, kilka godzin nad wodą, a tutaj mam kolejnego przepięknego lampasa. Powiem wam tylko tyle. Za kilka lat ta woda będzie miała jedna z najpiękniejszych ryb w Polsce. Jestem tego pewny. Buziak i do wody. Piękna woda, tak czyściutka. I o to chodzi. Jest petarda, tak? Ładnej ryby jeszcze tutaj nie złowiłem. Moja życiówka z Edwards Lake na pewno. A ile waży? To się zaraz przekonam. Mówię sobie jajkę. Mówię ci. No jest naprawdę gruba ryba, bo ja ją zabrał. Nie muszę mi uszkodzić. To ze wszystkich, które zapowiem, jest na pewno największa. Jest, jest. To. Jakbyś mógł ją wziąć do slinga, ja sobie spłynę. No ja czekam. Wiesz, tak, że jesteś. Później? No. Chciałem od razu z nią do kurska najbliżej. Piękna ryba, stara dama, ale ma przesiąski.
wywiozła mnie przez wszystkie zielska, które są możliwe w tym narożniku. Zaczepiła każdą jedną możliwą kępę. Ale jest przepiękna, duża ryba. O, i zasmakowała w kingcornie. Zobaczcie na te łuski, ten układ łusek malutkich, drobnych. Wyjątkowa ryba, naprawdę. Stara, przepiękna, zmarszczki na ciele i ten ogon jako łopata. To ona mnie tak woziła po zbiorniku. Drugi profil naprawdę też ma genialny. I te wielkie wąsy, no. Tą rybę dedykujemy Tomka, tacie. Będzie ma na imię Anioł. Przepiękna ryba. Coś wyjątkowego. Po takie ryby tutaj przyjechałem. A ja mówiłem ci, że one są. Pięknie, Huber, gratuluję. Wyjątkowa ryba. I bardzo ci dziękuję za to, co powiedziałeś przed chwilą. Nie ma racji. To wypuszczamy. Wypuszczamy. Idziemy do wody z nią. Dziękuję. Jeszcze raz pokażę wam tą piękną rybę. Naprawdę te łuski. Jest coś niemożliwego, niesamowite. Aż żal się z nią rozstawać. Ale przyjadę złowić kolejny raz. Tomek się mnie stąd już nie pozbędzie. Zobaczcie to cudo. Jest po prostu kosmos. Dziękuję, płyń. I tyle ją widzieliśmy. Brawo. Zaliczona. To jest radość i emocje, panowie. Mam wędki do pomnożenia, nie wiem, co tu się wydarzyło, ale jest zaliczone. Najpierw nabijemy trochę luźniej, żeby drugi raz bez problemu zmieściła się w siatkę. To zapewni mi 100% opadek między roślinność razem z ciężarkiem. O, coś pika. A o takie PVA właśnie chodzi. Coś takiego. Żebym miał pewność, że to właśnie wpadnie między zielicha. Żeby ładnie na dnie usiądzie. Coś tam pływa. Thank you.
Kochani, to co wydarzyło się dzisiaj, dosłownie godzinę temu, przerosło moje najśmielsze oczekiwania. Jestem tutaj niespełna dobę. Złowiłem ryb już nawet nie wiem ile, ale naprawdę było ich dużo. Były ryby mniejsze, większe, ale te trzy, które teraz złowiłem, są naprawdę przepiękne i postaram się je pokazać. Czegoś takiego nie było. Jedna wędka po drugiej. Mam trzy wędki i wszystkie trzy wędki odpalały. Na początek zobaczcie tego fightera. Popłynąłem po największego karpia tej zasiadki. Jestem na środku zbiornika, walczę z zielskiem. A tutaj nagle branie. Ryba się nie zatrzymuje. Wbija się w największe zielsko, jakie jest tylko możliwe po drodze. No, ale jak widzicie, walka jest z nią cały czas. Nawet jak jest chwilę w slingu. I tak walczy. Nie uciekaj, chodź. Pokaż się tu wszystkim. Naprawdę jest śliczny wojownik ciebie. Taki przepiękny, ciemny karp. Pełno łuski. Ale jest silny. Przepiękny. I niebywale. Silny. Już mnie zmoczył. Chodź, przyjacielu. Ja cię proszę, przyjacielu. Chodź. Nie chcesz zapozować, widzę, nie chcesz. Uparcie. Chodź na chwilkę, tylko się pokaż wszystkim. Jakie jesteś śliczny. Zobaczcie ten kolor tej, ryby, tej przepięknej ryby. Kolor, barwa. No i długość. Ubarwienie. Nie będziemy tej ryby już męczyć. Wniesiemy go tylko na głębszą wodę. I go tam wypuścimy. Tutaj wam pokażę rybę numer 2 dzisiejszego poranka. Przepiękna ryba. Smaku Kingcorna. Piękna, ponad 15-kilogramowa ryba. Chodź, pokaż wszystkim. Naprawdę piękna rybka, gruba, ale też jest bardzo wkurzona. Zresztą co widać, już chcę płynąć do siebie, pokażę wam jeszcze jej drugi profil. Jeden mam nadzieję, że widzieliście. Pokaż się z drugiej strony. Przepiękna, ponad 15-kilogramowa ryba, gruba. Musi zobaczyć, jakie mają piękne brzuchy i kolory. Nie wiem, czy zobaczycie, czy nie zobaczycie. Bo już chyba się nie chce za bardzo pokazać swojego brzuszka. Ale warto by go było pokazać, jakie jest naprawdę grube te ryby tu są. A jakie silne, jakie mają zdrowe wargi. Idealne, ciemne, piękne ryby. Dobrze, kochani, to ja wypuszczam i pokażę wam trzecią rybę, tak zwaną wisienkę na torcie. Płyń. Jest super. Z tą rybą jest najlepsza historia. Wydarzyła się dzisiaj rano. Było branie, popłynąłem po tą piękną rybę. Po kolejnego smakosza Kingcorna. A tu nagle jedzie sygnalizator. I właśnie nam ten pełnouski wojownik. Przez cały czas zakolowałem tą rybę. On cały czas wbijał się w największe kępy. Powiem wam, że czegoś takiego nie widziałem. Nawet na Gosławicach ryby tak strasznie nie parkowały w kępach zielska. Tutaj mamy kolejną grubą. To jest na razie największa ryba mojej zasiadki. 16,8 kg. To nazywają ryby po angielsku, dlatego ta ryba dostała na imię Fat Boy. Naprawdę jest gruba, tłusta. I myślę, że imię idealnie do niej pasuje. Zobaczcie sobie sami. Piękna, gruba, tłusta ryba. Jest naprawdę kapitalna, dziękuję. Pokażę wam jeszcze tylko z drugiej strony na szybko. Obrócę sobie slinga, żebyście widzieli, jak ona jest przepiękna. Pokaż się tylko jeszcze raz. Warto zauważyć, bo ona ma przepiękne łuski, na tamtym prawym boku miała ładniejsze, tutaj ma
śliczną łuskę koło głowy i taką specyficzną koło ogona. Myślę, że będzie im łatwo rozpoznać. I jak ktoś ją złowi, napiszcie do mnie wiadomość prywatną. Z chęcią ją jeszcze zobaczę. O! Naprawdę kapitalna, gruba, ciężka, tłusta ryba. No a póki co, jak Hubert ją jeszcze trzymasz, pokaż ją wszystkim, no ten brzuszek jest przepiękny. Jest tak gruba. Jak mnie dobrze słuchać, ja pamiętam z Hubertem, nagrywałem kiedyś fajny film, gdzie pamiętam chyba gdzieś mnie przechścił przy jakiejś 12 u ciebie na pączku. Już bardzo cię lubię! Jest grubo! Kochani, zobaczcie tą rybę. Za tą rybę warto było dostać. Dziękuję i płyń. No i tak. Gratulacje. Takie emocje tylko na Edwards Lake. Gratki, chłopie. Do zobaczenia. Może przy kolejnej rybie. No i tak, ostatnia noc razem z Hubertem nad Edwards Lake i mi również się poszczęściło. Gdzieś tam tata czuwał nade mną i zesłał mi tego pięknego pełnołuskiego karpia. Coś niesamowitego, kilkanaście kilogramów pięknej, zdrowej masy. Niech płynie, bo pewnie jeszcze kiedy w życiu się zobaczymy na pewno ponownie. Coś niesamowitego. Ślicznotka. Płyń. Jest! Dzięki Hubert za mega świetną zasiadkę razem z tobą. Mam nadzieję już wkrótce. Do zobaczenia. Trzymajcie się wszyscy. Cześć!